Siemaneczko wszystkim, z tej strony Archer. Dotarłem. Zawsze chciałem zwiedzić te ruiny ze względu na to, że są dobrze zachowane, jak na XV wiek. Ciężko oczywiście było tutaj dotrzeć, pełno min krowich, no i błota, ale było warto 25 km pokonać, by zwiedzić te ruiny tego domu, zamku. Mało jest oczywiście opisane na temat tych ruin, czy to tych, czy innych. Jest tylko wzmianka, że to XV wiek, jaki klan tutaj mieszkał i tyle. Dziwne to jest, bo wszystkie takie ruiny są opisane właśnie w krótko i tyle, więc postaram się jeszcze czegoś poszukać na temat tych ruin i zamieszczę na swojej stronie. Tutaj ta dziura, ta wnęka, z tego co czytałem, to jest szalet. Tutaj wszystkie czystości, odchody spływały z toalety, tak mi się wydaje, a tutaj śmieszna zagroda, jak widzicie. To nie jest oryginalna, tutaj to musiał sobie właściciel postawić, ze względu na to, że to jest pewno, że tu pasą się krowy i krowy lubią wchodzić do takich miejsc, więc na pewno by to było pełne odchodów, a tak to jest fajnie zachowane, można sobie spokojnie eksplorować. Zmęczyłem się, ponieważ no nie jest tutaj łatwo dojść, jak mówię, pewno też komórce trzeba uważać, a ja oczywiście obuwia odpowiedniego nie mam. O, widzicie? Tam oczywiście krowy już się patrzą, co ja tu robię. Ja mam nadzieję, że wśród nich nie ma byka, bo miałem już taki przypadek, że uciekałem przed bykami. Też zwiedzałem podobne ruiny, ale nie w tak dobrze zachowanym stanie, jakie są te. Przejdziemy naokoło, zobaczymy, jak to wygląda. Praktycznie większość zamków, ruin, może będę nazywał to domów mieszkalnych, bo to są domy mieszkalne z XV wieku, ale domy mieszkalno-obronne, więc mają dużo, dużo walorów po prostu obronnych, więc można powiedzieć, że to jest taka mała twierdza jakiegoś lorda, barona, nie wiem, na pewno nie króla, który po prostu, może tak zwany burmistrz tych ziem. No dobra, wbijamy do środka.
kochani. To było chyba na tyle, jeżeli chodzi o zwiedzenie tych ruin. Muszę wam powiedzieć, że 25 km było warto przemierzyć, by je zobaczyć. Naprawdę polecam. Dla tych, którzy nie wiedzą, znajduje się w Irlandii, w hrabstwie Galway. W opisie napiszę wszystko na temat tego zamku i gdzie się znajduje, chociaż dużo o nim, z tego co widziałem, nie ma, ale co by nie było. Trzeba napełnić bak paliwem, żeby móc później wrócić do domu. Pogoda mi dopisała. Krowy mi towarzyszą. Zobaczymy, czy coś tutaj się dzieje. Chciało mi... Nawet mam nagrane. Bały się podejść bliżej, bo zobaczyły mój rower. A nie wiedziało w ogóle, co to jest. Tam sobie właśnie... Nie wiem, czy będzie widać. Posilają. Więc, no, żeby tutaj już nie przedłużać. Gdy tylko będzie ładna pogoda, będę więcej nagrywał podobnych filmików, bo uwielbiam to robić. Przede wszystkim postaram się nakręcić filmik tutaj z wykrywaczem, bo powiem wam szczerze, że chciałem tutaj zapitać. Bo czuję, że są tutaj fajne fanty. No i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że coś znajdę fajnego i postaram się wam to nagrać. I jeszcze raz zamek, dom, mieszkalno-obronny jest w zajebistym stanie. A tak w ogóle to chciałem wam powiedzieć, że tutaj jest w ogóle taka moda na odrestaurowywanie takich właśnie ruin w domy mieszkalne. I powiem wam, że ludzie tutaj mieszkają w takich zamkach. Ostatnio nawet znalazłem gdzieś w gazecie, koło mnie niedaleko jest odrestaurowana taka wieża mieszkalno-obronna, że tak już w pełnym zdaniu to powiem, za 500 000 euro, więc nie wiem, czy znalazła te ruiny, czy ten dom znalazł właściciela, czy po prostu nadal jest do kupienia, bo z tego co obserwowałem, to przez dłuższy czas było na ogłoszeniu, że jest do sprzedania, więc no nie każdy może wywalić 500 000 euro, żeby sobie pozwolić zamieszkać i poczuć się w takim klimacie 15-16 wiecznym, więc... Kochani, tyle z mojej strony. Dajcie suba, lajkujcie. No i piszcie w komentarzach. Muczka też was pozdrawia. I co? Do następnego, trzymajcie się. Elo!